Twoim pierwszym językiem jest angielski, prawda? Czy ciebie na przykład stresują wywiady po polsku? Czy masz coś takiego, że myślisz sobie, dobra, okej, mam to wszystko pod kontrolą? Bo na przykład Eurowizja jest dla ciebie wymarzonym środowiskiem, ponieważ tam wszyscy mówią po angielsku i ty jesteś master, ponieważ to był twój pierwszy język. Ja tak samo dobrze się czuję w angielskim jak w polskim, czy tak do któregoś stopnia, bo czasami brakuje mi słowa po polsku i też jak sam słyszę, jak gramatycznie popełnię jakieś błędy, to też może być, chcę zawsze poprawiać właśnie swój język, ale też sposób mówienia w polskim jest taki bardziej zamknięty w siebie i zamknięty samogłoski, a w angielskim... To jest podobno w top 5 najtrudniejszych języków świata, więc wiesz, no to jest wyzwanie mówić po polsku. No, może tak, ale właśnie styl gadania jest trochę inny, jak mówię po angielsku, to oczywiście czuję się komfortowo, bo to pierwszym jest moim językiem, ale samogłoski wszystko jest na a. I ktoś głośniej po prostu naturalnie gada, jak to jest inna energia, a w polskim języku właśnie jest bardziej zamknięty, jest taka bardziej, bym powiedział, że bardziej taka kulturalna postawa, że z szacunkiem, to nie mówią, że jak ktoś mówi po angielsku, to jest mniej tego szacunku, ale właśnie taki większy spokój i szacunek do drugiej osoby. Ale to jest bardziej taka energia, atmosfera od stylu gadania właśnie w tym języku. Na pewno też jest większy luz, no z racji tego, że to jest taki język międzynarodowy i jakby mówi nim cały świat, więc siłą rzeczy będzie tu trochę, on trochę inną ewolucję pewnie też przeżył. No trochę tak. Też zależy, z kim gadasz i o czym gadasz. Ostatnio obejrzałem sobie twój występ z przesłuchań w ciemno w The Voice i ja byłem zaskoczony tym, że ty byłeś wtedy strasznie zestresowany i teraz porównuję to sobie z tymi nagraniami choćby z pre-parties czy z preselekcji. W którym momencie ty się tego stresu pozbyłeś albo stwierdziłeś, że jednak, kurczę, ta scena to jest coś, co cię ośmiela, a nie onieśmiela? Ja tak od zawsze czułem, że chcę, żeby scena była moim domem i moje miejsce. Tylko też jestem tak świadomy, na jakim poziomie są te niektóre sceny. Na przykład na przesłuchanie w ciemno, w Voice, to było tak, że dla wokalisty, dla kogoś, kto występuje, taka praktyka jest strasznie ważna, żeby wejść na scenę i jak ktoś nie wchodzi na scenę i po takiej długiej przerwie dopiero wchodzi, to jest taki stres, większy stres niż obawiałeś. No i właśnie tak było w trakcie kwarantanny, była ta kwarantanna i 4-5 miesięcy nie pojawiałam się na scenę, artystów w ogóle nie było i wtedy nagle taki świadomo, że to jest Voice i też nie spodziewałam się, że pójdę do tego, ale oczywiście jestem szczęśliwy, że faktycznie poszedłem. Trochę przechodzi od przyzwyczajenia, no właśnie ta praktyka, wchodząc na scenę, taki komfort, że być świadomy, że z tego będziesz zarabiał, musisz być pewniejszy siebie, ale ja nadal na tym pracuję, co często widzisz tu tak na twarzy i na ciele, to niekoniecznie jest to, co czuję w środku. No to wiesz, czasami wygląda na to, że jestem spokojna, a faktycznie jakiś stres tam czuję, ale to jest, to they go hand in hand, to jest, taka jest praca i trzeba przez to wybrnąć i po prostu wykonywać swoją pracę jak najlepiej. No. Ja pamiętam, że to chyba właśnie pani Edyta Górniak powiedziała i chyba nawet też Michał Szpak, że w tej pracy nie da się nie denerwować przed występem, że zawsze jest jakaś trema i jakaś forma stresu, ale trzeba się nauczyć na tym panować i to powinno być mobilizujące zawsze. No tak. Trzeba opanować się na tym i kontrolować właśnie te emocje bo jak ktoś na przykład, też miałem takie sytuacje, że tak się stresowałem, że może głos jeszcze trzęsł albo było widać trochę i właśnie żeby tego postawa i
no, głos, żeby nie było, żebyś nie wyglądał ani nie brzmiał, jakbyś się stresował, to jest bardzo ważne, bo ludzie chcą widzieć, że jesteś bardziej pewniejszy siebie na scenie, to właśnie przyciąga ludzi. No właśnie, żeby po prostu opanować na te emocje i zaufać w swoim warsztacie, ale chyba ten stres zawsze będzie, no.